Witajcie w rozważaniach. Na dzień dobry. Dzisiaj dzień jest dobry, dlatego że każdy dzień jest dobry. Natomiast pogoda jest niestety bardzo, bardzo e, smutna i taka trochę mało optymistyczna. E, całe niebo jest zachmurzone, ale zaczynamy nowy cykl. Ten nowy cykl chciałbym poświęcić dziesięciu przekazaniom 10 najważniejszym słowom, które Bóg skierował do Izraela. No, właśnie, skierował do Izraela jak mamy je czytać jako Kościół Jezusa Chrystusa? I chciałbym właśnie kilku takim tematom wstępnym, tych pierwszych kilka poranków poświęcić. I dzisiaj właśnie to pytanie, jak mamy czytać 10 przykazań dzisiaj, czy one są w ogóle dla nas? I chciałbym podzielić się takimi dwoma wersetami Nowego Testamentu, które nas mają kierować właśnie. W perspektywie na czytanie Starego Testamentu. Oba pochodzą z apostoła Pawła. Myślę sobie, że jest to taki chyba najważniejszy egzegeta Starego Testamentu, jeśli chodzi o apostołów. Człowiek, oczywiście, o którym jestem przekonany, że jest natchniony i że w tych swoich refleksjach jest prowadzony przez Ducha Świętego i wyznacza nam pewien wzorzec, który jako wzorzec apostolski. Powinniśmy y, zachowywać i którym powinniśmy się kierować. I takie dwa, dwa pierwsze wersety, y, które myślę powinny nas kierować w czytaniu y, całego Starego Testamentu, a w szczególności również dziesięciu przykazań. W liście do Rzymian w piętnastym rozdziale y, czwarty werset mówi tak: Cokolwiek bowiem przedtem napisano, Przedtem, czyli przed przyjściem pana Jezusa, i w kontekście pism natchnionych, pism Starego Przymierza, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Zwróćmy uwagę, że Stare Przymierze jest pismem świętym, jest słowem Bożym Kościoła. Myślę sobie, że to jest bardzo ważne. To słowo cokolwiek oznacza wszystko. Jeśli pytam. Czy jeśli stwierdzam coś o czymkolwiek, mówię, że cokolwiek byś nie powiedział, to będzie potwierdzać mój, moje przekonanie, to oznacza po prostu tyle, że na co byś nie wskazał, y, będzie to argumentem y, właśnie y, za tym czymś. A więc apostoł Paweł mówi: cokolwiek przedtem napisano dla naszego, czyli chrześcijańskiego pouczenia napisano. Y, ale co to oznacza pouczenie chrześcijan? Zwróćcie uwagę, apostoł Paweł mówi o dwóch ważnych rzeczach, o dwóch ważnych wnioskach, które powinny nam y, y, towarzyszyć, kiedy czytamy Stary Testament, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A więc y, Apostoł Paweł czyta Stary Testament, ma nadzieję z tego Starego Testamentu. Zresztą, żebyśmy zwrócili uwagę, jak apostoł Paweł czyta Stary Testament. On traktuje go bardzo wiążąco, cały czas, absolutnie, z jednym zastrzeżeniem, o którym za chwilę powiem, a więc ma nadzieję z pism, uczy się cierpliwości, uczy się wytrwałości, jest to dla niego pocieszenie, jest to czymś krzepiącym, zachęcającym. Budującym, a więc tak samo powinniśmy patrzeć również na 10 przykazań. Yy, druga zasada. Kiedy, pan, kiedy apostoł Paweł mówi o panu Jezusie, to mówi, bo obietnice Boże, ile ich było, czyli znowu wszystkie, ile ich było? 500, czyli 500, ile ich było? 600, czyli ile? 600, czyli wszystkie, ile ich było, jak, 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 jakiej byś nie wskazał tutaj liczby? W Nim, czyli w Chrystusie, znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej. Co to oznacza? To oznacza, że cały Stary Testament jest chrystocentryczny. A więc cokolwiek czytamy ze Starego Testamentu, nie możemy pominąć objawienia Nowego Testamentu. To jest bardzo ważna zasada. Zawsze musimy zapytać, co Chrystus na ten temat mówi, co Nowy Testament na temat tej zasady starotestamentowej mówi, jak uzupełnia albo w jakim kontekście przedstawia. I to tyle na początek. Czytajmy 10 przykazań, są dla nas. Więcej szczegółów wkrótce. Panie Boże, błogosław nas, błogosław ten nowy cykl. Bardzo cię proszę, żebyśmy mieli właśnie przez cierpliwość i pociechę z pism Starego Testamentu. Nadzieje, a w szczególności z tych rozważań, dziesięciu przekazań. Z Bogiem do zobaczenia.